Zadanie drugie. Obliczyć odwrotną dyskretną transformację Fouriera dla sygnału danego w postaci następującego wektora. 10 minus 2 plus J2 minus 2 minus 2 minus J2 transponowane. Jeśli pamiętamy poprzednie zadanie, w którym obliczaliśmy DFT dla danego sygnału, to wiemy, że wynikiem był ten sygnał. Teraz obliczymy dla niego odwrotną dyskretną transformację Fouriera. Oczywiście spodziewamy się pierwotnego sygnału, czyli 1, 2, 3, 4. Rozpiszmy próbki z polecenia na poszczególne składniki, a właściwie harmoniczne. Wzór na odwrotną DFT to jeden przez duże N razy suma od K równego 0 do duże N minus 1 z duże X od K razy W duże N K małe N, gdzie duże n to liczba próbek, małe n i k to indeksy próbek przed i po DFT. Tak jak w poprzednim ćwiczeniu, zacznijmy od obliczenia współczynników obrotu. Przy odwrotnej transformacji korzystamy ze współczynnika lewoskrętnego, także w odróżnieniu od DFT pomijamy w nim minus. Wn jest równe e do potęgi j2pi przez duże n. Pierwszy współczynnik, czyli W4, 0, będzie zatem równy e do potęgi j2pi przez 4 razy 0, co jest równe 1. W dla k równego 1, czyli 4, 1, to e do potęgi j2pi przez 4 razy 1, co jest równe j. W dla k równego 2, czyli W4, 2, będzie równe e do potęgi j2pi przez 4 razy 2, co jest równe minus 1. I ostatni współczynnik dla k równego 3, W4, 3 będzie równe e do potęgi j2pi przez 4 razy 3, co jest równe minus j. Mając wyznaczone współczynniki W, możemy zabrać się za obliczanie kolejnych składowych sygnału. X0 będzie równe 1 czwarta i w nawiasie pierwsza próbka, czyli 10, razy 1 do potęgi zerowej, dodać minus 2 plus j2 razy j do potęgi zerowej, dodać minus 2 razy minus 1 do potęgi zerowej, dodać minus 2 minus j2 razy minus j do potęgi zerowej. I zamykamy nawias. Czyli jedna czwarta razy w nawiasie wszystkie próbki pomnożone razy 1, czyli 10 minus 2 plus j2 minus 2 minus 2 minus j2. Części urojone zredukują się, a z części rzeczywistych otrzymamy 4, co pomnożone przez 1 czwartą daje nam 1. Przejdźmy do x od 1. Ponownie zaczynamy od 1 czwartej. W tym wypadku k jest równa 1, dlatego współczynniki W podnosimy do pierwszej potęgi. I w nawiasie zapiszmy
10 razy 1 do pierwszej, dodać minus 2 plus j2 razy j do potęgi pierwszej, plus minus 2 razy minus 1 do potęgi pierwszej i plus minus 2 minus j2 razy minus j do potęgi pierwszej. Uprośćmy to trochę. Przepisujemy 1 czwartą. Pierwszy składnik z sumy będzie równy 10. Z drugiego składnika otrzymamy minus 2, minus j2. Kolejny składnik to 2. A ostatni to minus 2 plus j2. Ponownie część urojona się redukuje, a z części rzeczywistej otrzymujemy 8, co pomnożone razy 1 czwartą daje 2. Mamy już dwie próbki, więc przejdźmy do trzeciej. X od 2 równa się ponownie 1 czwarta razy suma składająca się z następujących składników. 10 razy 1 do potęgi drugiej plus minus 2 plus j2 razy j do potęgi drugiej plus minus 2 razy minus 1 do potęgi drugiej i plus minus 2 minus j2 razy minus j do potęgi drugiej. Sprowadzimy składniki do najprostszej postaci. Przepisujemy 1 czwartą. Pierwszy składnik to ponownie 10. Kolejny to 2 minus j2. Następny to minus 2, a ostatni to 2 plus j2. Po uporządkowaniu i wykonaniu obliczeń wynik to 3. Pozostała jeszcze ostatnia próbka, gdzie n jest równe 3. X od 3 jest równe 1 czwarta razy 10 razy 1 do potęgi trzeciej plus minus 2 plus j2 razy j do potęgi trzeciej plus minus 2 razy minus 1 do potęgi trzeciej i plus minus 2 minus j2 razy minus j do potęgi trzeciej. Ponownie uprościmy zawartość nawiasu. 1 czwarta razy. Pierwszy składnik to 10. Z drugiego otrzymujemy 2 plus j2. Z trzeciego 2, a z czwartego 2 minus j2. Ostatecznie wynik to 4. Jak widzimy, wynik zgadza się z sygnałem danym w pierwszym ćwiczeniu, co potwierdza poprawność obliczeń.